Poprzez swój podcast staram się pokazywać, że nasza pamięć potrafi być wielka. Dzięki swojemu zainteresowaniu często trafiam na interesujące sylwetki. Dużym respektem darzę chociażby osoby, które trenują swój umysł tak, by zapamiętywać ogromna ilość informacji. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Tobą dokonaniami czterokrotnego mistrza pamięci z Australii, Tamsel Ali, bo jego sylwetkę będę miał przyjemność ci opisać. Kilka lat temu podjął się nietypowego przedsięwzięcia. Zapamiętał w całości dwie duże książki telefoniczne z danymi kontaktowymi do firm znajdujących się w Sydney w Australii. Dlaczego to zrobił? Jak tego dokonał? Zapraszam do słuchania. Dobra pamięć. Pewnego dnia otrzymałem telefon od firmy zajmującej się Public Relations. Wiedzieli o moich dokonaniach na tle technik pamięciowych i zaproponowali, abym wziął udział w ich kampanii marketingowej. Akcja miałaby polegać na zapamiętaniu dwóch książek telefonicznych, mówi Tamsel Ali, czterokrotny mistrz Australii w zapamiętywaniu. Co ciekawe, firma zadzwoniła do Tansela w momencie, gdy chciał porzucić jego pamięciową pasję na dobre. Zdecydowanie zadzwonili we właściwym momencie. Jego pierwsza reakcja na propozycję była raczej sceptyczna. Dwie duże książki telefoniczne w tak krótkim czasie. Po rozmowach z firmą okazało się, że do zapamiętania Australijczyk miałby ponad 2000 nazw firm oraz powiązanych z nimi numerów telefonu. Musiał to przemyśleć, bo wyzwanie mogłoby przerosnąć niejednego mistrza. Nie pomagał też fakt, że Tansel borykał się z problemami zdrowotnymi, a ponadto w tamtym czasie studiował i musiał zajmować się rodziną. Tansel był już gotów odmówić, gdy w pewnym momencie zaczął kalkulować. Obliczył, że zapamiętanie jednego ogłoszenia z książki telefonicznej zajmie mu około 30 sekund, a na zapamiętanie 2000 pozycji dawał sobie czas poniżej 20 dni. Sztuka ta wymagałaby jednak poświęcenia w postaci wzięcia wolnego od pracy, zrobienia sobie przerwy od szkoły, a co najgorsze, zaprzestania widywania się z dwuletnim synem przez pewien okres. Finalnie, po ciężkiej walce z myślami, Tansel przyjął propozycję wyzwania. Od tej pory nastawił celownik swojego umysłu na zadanie w postaci zapamiętania książek telefonicznych. Prawdę mówiąc, nie brałem nawet pod uwagę tego, że mogę się pomylić przy zapamiętywaniu. Ogromnie wierzyłem w powodzenie tego przedsięwzięcia. Wiara to niezwykła siła i bez niej nie miałbym szans na to, aby się udało. Tak opisywał swoje podejście Tansel. Australijczyk dogadał wszystkie szczegóły i od tego momentu miał 24 dni na efektywny proces zapamiętywania, zanim zostanie sprawdzony podczas wizyty w telewizji i radiu na żywo. Nie było czasu do stracenia. Tansel dostał swoje dwie kopie książek telefonicznych i zabrał się do roboty. Na początku sam jeszcze dziwił się sobie, że zgodził się na takie szaleństwo, niemniej cały czas był gotów się tego podjąć. Miał wiele lat doświadczenia w używaniu technik pamięciowych, więc doskonale wiedział, że nie może po prostu spoglądać na stronę i starać się zapamiętywać wszystkie linijki z lotu. Musiał użyć odpowiedniej strategii. Wiedział, że jego taktyka musi zawierać nie tylko proces zapamiętywania, ale także planowania i powtórek, aby pod koniec miał 100% pewności, że wszystko zostało dokładnie zapisane na taśmach pamięci. Spójrzmy na proces od strony technicznej, a właściwie mnemotechnicznej. W jaki sposób Tansell podszedł do zapamiętywania? Cóż, do zapamiętywania nazwy firmy użył form skojarzeniowych, aby stworzyć łatwo zapadające w pamięć obrazy. Do zapamiętywania numerów telefonicznych użył tak zwanego głównego systemu pamięciowego. Korzystał zatem z gotowego systemu, który pozwala konwertować cyfry na litery, by następnie z tych liter również utworzyć skojarzenia. Gdy miał już gotowe skojarzenie do nazwy firmy i skojarzenie do numeru telefonicznego, łączył je w scenę. Gdy przywoływał sobie takie sceny w pamięci, z łatwością odtwarzał z nich rzeczywiste dane. Na przykład firmę Bob's Cleaning o numerze telefonicznym 92177747 Tansel zapamiętywał w następujący sposób. Wyobraził sobie niekulturalną osobę, która zaczęła mocno szorować podłogę. Obserwował to sprzątacz o imieniu Bob. W ten sposób zapamiętujemy Bob's cleaning. Co z numerami? W systemie Tencela 9 9.2 to pen, czyli długopis. 17 to dog, czyli pies. 77 to cake, czyli ciasto. A 47 to Rocky Balboa. Jak wygląda interakcja między numerem a nazwą? Pewna niekulturalna osoba szoruje podłogę. Sprzątacz Bob Bierze jej długopis 92, wypisuje rachunek na jego psie, 17, który skacze do ciasta 77. Zauważa to Rocky Balboa 47, który zaczyna wykrzykiwać charakterystyczne dla siebie frazy związane z filmem Rocky. Tansel dodaje także, że podczas zapamiętywania nie wykorzystywał pałacu pamięci, ponieważ nie było potrzeby na przetwarzanie materiału w chronologicznym porządku i miał być odpytywany losowo. Wystarczyła mu zatem technika łańcuchowania skojarzeń. Jednakże pierwszy dzień zapamiętywania nie był zbyt pomyślny. Gdy Australijczyk poprosił żonę o sprawdzenie jego postępów, poszło mu mizernie. Nie pomagało mu jego zmęczenia i ciężki okres, przez jaki przechodził, zaczął się zastanawiać. Czy nie powinien zrezygnować? Zostało mu bowiem jeszcze sporo informacji do zapamiętania, a tak naprawdę nawet dobrze nie zaczął. Postanowił się jednak nie poddawać i ostro wziąć do roboty. Następnego dnia Tansel znów przysiadł do żółtych ksiąg. Zaczął przyzwyczajać się do procesu zapamiętywania do tego stopnia, że zapamiętywał informacje jak robot, niemal automatycznie. Doszedł do średniej 60 ogłoszeń w 60 minut. Choć początkowo nie czuł, by robił postępy w porównaniu do dnia wczorajszego, to jego wyniki okazywało się lepsze, gdy powtarzał to, co zapamiętywał. Tansel osiągnął rutynę. Spędzał od 5 do 8 godzin dziennie na zapamiętywaniu, choć zdarzyły mu się dni odpoczynku, podczas których nie ćwiczył. Jego rekordem był dzień, w którym zapamiętywał przez 10 godzin, co rozbił na 5 bloków po 2 godziny zapamiętywania. Smak żółtych stron książek telefonicznych zaczął mu się śnić po nocach, ale sztuka wymagała przecież poświęcenia. Po 18 dniach Tansel zapamiętał w całości dwie duże książki telefoniczne. Resztę czasu, które mu przysługiwał, poświęcił tylko i wyłącznie na powtórki. Wraz z powtarzaniem materiału, Australijczyk podwajał swój czas odtwarzania. Zdarzało mu się wypowiedzieć 120 ogłoszeń w ciągu godziny. Po upływie wymaganych 24 dni był gotowy, by pojawić się w telewizji i pozwolić dziennikarzom sprawdzić jego wiedzę. Po pierwszych wywiadach zakończonych sukcesem, Tansel zaczął otrzymywać mnóstwo pozytywnych informacji zwrotnych i zaproszeń na kolejne wystąpienia. Był testowany w telewizji krajowej, na żywo, w największym stresie. Sprawdziany przechodził pomyślnie z dosłownie kilkoma pomyłkami w przypadku niektórych numerów. Zaczął odczuwać dumę, że jego ciężka praca, dobra strategia i bycie konsekwentnym popłaciły. Akcja marketingowa firmy, z którą podjął współpracę, również zakończyła się sukcesem. Po wszystkim, Tansel mógł już w spokoju skupić się na rodzinie, pracy, edukacji i swoim zdrowiu. Zdaniem Tansela każdy może robić podobne rzeczy ze swoją pamięcią. Uważasz, że to nie zasługa jego wrodzonego talentu, a raczej odpowiedniego stosowania mnemotechnik. Tłumaczy, że podczas długotrwałego wykorzystywania technik pamięciowych stajemy się bardziej kreatywni, w naszej głowie zaczyna rodzić się dużo więcej innowacyjnych pomysłów, i jesteśmy dużo lepsi w rozwiązywaniu problemów. Nie da się ukryć, że Australijczyk rzuca bardzo optymistyczne światło na naszą pamięć. A czy ty masz w pamięci numery swoich bliskich i znajomych? Wierzę, że Tansel może zainspirować cię do tego, by zaufać swojej pamięci i zacząć przechowywać w niej nieco więcej informacji, które kiedyś mogą okazać się bardzo potrzebne. Pamiętaj, że twój mózg może przenosić góry, jeśli tylko odkryjesz jego potencjał we właściwym momencie. Powodzenia. Nie zapomnij o obserwowaniu podcastu na Spotify i Apple Podcast. A jeżeli słuchasz na YouTubie, pamiętaj o subskrypcji, zostawieniu łapki i komentarza. Jeżeli po wysłuchaniu odcinka będziesz mieć dodatkowe pytania, koniecznie skorzystaj z grupy Facebookowej Dobra Pamięć Crew.